Zoom na giełdę, ostatni akord, ostatnia rozmowa, ale ten ostatni akord zaczynamy krótkim przypomnieniem, co się stało dzisiaj na warszawskim parkiecie. Najważniejsze indeksy giełdowe spadły i można się pocieszać, ci, którzy stawiają na pierwszą dwudziestkę mogą to zrobić, że WIG20 spadł łagodniej niż inne. Spadek nie jest wielki, w ciągu dnia zanosiło się na dużo gorszy wynik. WIG20 stracił 0,25%, mamy tak naprawdę 0,5% spadek indeksu MWIG40, o 0,6% pogorszył się SWIG80, o 0,4% WIG, no ale jest czerwono i właściwie dzisiaj giełda w Warszawie prezentowała taki wizerunek, jaki oglądaliśmy na innych rynkach giełdowych naszego kontynentu. Niektóre banki, na przykład Millennium i Pekao S.A. na plusach, Pekao BP na lekkim minusie. Przypomnijmy, Pekao BP być może będzie chciało Bank Millennium przejmować. Duży minus w notowaniach telekomunikacji polskiej, bo tutaj notujemy spadek o 3,3%. Duży minus w notowaniach czeskiej spółki węglowej NWR, bo ta spółka niestety pogorszyła się dzisiaj o 7,3%. KGHM znowu tanieje o 1,9%. Bogdanka traci 2,9%, więc nie tylko czeska spółka węglowa dzisiaj nie wypadała dobrze na warszawskim parkiecie. A Państwa i moim gościem jest pan Mariusz Sosnowski, prezes spółki Infosystems notowanej na rynku New Connect. Dzień dobry. Dzisiaj o rynku New Connect w Zoomie na giełdę mówiliśmy dużo. Pokazywaliśmy także dzisiejszego debiutanta, bo na ten rynek napływają kolejne spółki, a te, które już na tym rynku są, często przychodzą do naszego studia z niezłymi wynikami finansowymi. O wynikach pana spółki w czwartym kwartale 2012 roku, czyli w drugim kwartale roku obrotowego, można powiedzieć, że są niezłe? No, myślę, że bardzo dobre. Tak, wypracowaliśmy zysk EBITDA na poziomie całego zysku operacyjnego za zeszły rok obrotowy. Także w jednym kwartale zrobiliśmy tyle zysku, ile w całym roku obrotowym, więc chyba nieźle. Ten zysk EBITDA to 2,4 miliona złotych, a przychody ze sprzedaży w tym czwartym kwartale to 2,3 miliona złotych. Zysk większy od przychodów. Jak pan to robi? No tak się stało, tak, z uwagi na to, że w ostatnim czasie mieliśmy bardzo duże wydatki inwestycyjne, wydatki na projekty badawczo-rozwojowe. W ostatnim okresie dopiero zaczęliśmy ich amortyzację. W związku z tym rzeczywiście ten zysk EBITDA jest tak wysoki z uwagi na gigantyczną amortyzację, jaką włączyliśmy. Przypomnijmy, jaki jest profil spółki. To są systemy informatyczne dla branży wydawniczej, poligraficznej, opakowaniowej. Zgadza się, tak jest. Naszymi klientami są właśnie głównie wydawnictwa, duże wydawnictwa, nie tylko w kraju, ale i na świecie. Ostatnio ten eksport jest nawet większy niż sprzedaż krajowa. W związku z tym jesteśmy spółką software'ową, która jest bardzo stargetowana na pewien obszar rynku i udaje nam się ten software sprzedawać z dużym sukcesem za granicą, co myślę jest bardzo pozytywne. Tak? Za granicą? W jakich krajach? Na jakich kontynentach? Największym naszym rynkiem jest rynek Stanów Zjednoczonych. Także w Ameryce mieliśmy w ostatnich 2 latach około 70 instalacji naszych rozwiązań. Ostatnio do tego grona dołączyła grupa Gannett, największy wydawca w Stanach, ale prawdopodobnie także i na świecie. Tak? To jest 80 dzienników, 500 periodyków. Gannett, czyli między innymi USA Today, tak? Tak jest. I to jest rzeczywiście współpraca zakrojona na szeroką skalę z Gannettem właśnie? Tak, to są bardzo ważne rozwiązania, które u nich wdrażamy, które pomagają im w zautomatyzowaniu produkcji, przygotowania produkcji poligraficznej, przygotowania tak naprawdę wydania. W związku z tym mogą wygenerować znaczne oszczędności, jeśli chodzi o ten obszar swojej działalności, ale również w kraju obsługujemy największe wydawnictwa. Tutaj przykładem może być Bauer, tak, największe wydawnictwo w Polsce, które też dzięki współpracy z nami, dzięki zastosowaniu tam bardzo nowoczesnych rozwiązań, które zastępują pracę ludzi, automatyzują przygotowanie treści nie tylko do druku, ale również do internetu. Takie wydawnictwa, tak jak Bauer, może dzięki temu oszczędzić mnóstwo pieniędzy. No, ale słyszymy zewsząd, że z periodykami drukowanymi to nie jest najlepiej. Słyszymy na przykład o problemach, jakie ma Agora z spadającą sprzedażą papierowej gazety. To chyba nie jest łatwy rynek.
No, na pewno rynek się nieco skurczył, ale jednak wszystkie te znaczące koncerny medialne ciągle odnotowują zyski, także nie jest tak źle, jak mogłoby nam się wydawać. Może rzeczywiście nakłady tych największych wydań spadły, niemniej jednak pojawiły się nowe magazyny, tak, które są bardziej niszowe, bardziej stargetowane dla powiedzmy mniejszych grup czytelników. I również to powoduje tak naprawdę więcej pracy wydawniczej, więcej przygotowania produkcji, ale dzięki temu te firmy wydawnicze są w stanie utrzymywać dość dobre wyniki. Skoro mówimy o osiąganiu zysków, to jeszcze wróćmy na chwilę do wyników Infosystems. Mówiliśmy o dużym wzroście przychodów ze sprzedaży, mówiliśmy o wysokiej EBITDA, ale zysk netto w tym czwartym kwartale trochę więcej jak 300 tysięcy złotych. Był niższy niż rok wcześniej. Tak, to dlatego, że wyższa amortyzacja po prostu. Także tutaj rzeczywiście amortyzacja powoduje, że na poziomie EBITDA mamy ten zysk bardzo duży. Na poziomie zysku netto no, mały, tak z uwagi na to, że jest amortyzacja. Jak ten czynnik amortyzacji przestanie działać, to w następnych kwartałach, w następnych okresach? Będziemy płacić bardzo dużo podatków, niestety, tak. A zyski jak będą wyglądać? No, zyski netto? Pewnie na poziomie tej EBITDA, tak, bo to mniej więcej się tak przełoży. Czyli wyniki finansowe powinny być budujące w następnych kwartałach. Nie widzi pan tutaj zagrożeń? No, mamy ciągły wzrost, także od kilku kwartałów rzeczywiście. Co kwartał te wyniki są coraz lepsze, więc nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek się wydarzyło takiego, co by spowodowało, że te wyniki będą gorsze niż w poprzednich kwartałach. Mówiliśmy o współpracy z Ganetem. Powiedzmy o zakupie autorskich praw majątkowych do oprogramowania Galileo. Tak, to jest nasz ostatni nabytek. Rzeczywiście jest to rozwiązanie, które ma 15 lat tradycji. Funkcjonuje w Polsce w wielu zakładach. My nabyliśmy te prawa autorskie i dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć na bazie tych doświadczeń i wiedzy, która jest zaszyta w tych kodach źródłowych, w tym oprogramowaniu, nowe, bardzo innowacyjne rozwiązania w połączeniu już z tymi technologiami, które wcześniej zakupiliśmy czy też posiadaliśmy. Także przygotowujemy niespodziankę na rynek, przygotowujemy nowe rozwiązanie, które myślę zrewolucjonizują przygotowanie produkcji poligraficznej, wydawniczej, zautomatyzują. No, spowodują, że te koszty będą mniejsze, zastąpią ludzi w tych zadaniach. Przypomnijmy, do czego służy Galileo? Galileo to system, który zarządza produkcją poligraficzną w małych, średnich zakładach poligraficznych, więc bardziej jest to taki system zarządzania klasy MIS. Tworzy pana spółka także portal dla zlecających prace drukarskie? Tak. Tu też chcemy umożliwić osobom, które chcą korzystać z usług drukarskich, bezpośredni dostęp do produkcji, ominąć pośredników, tak? I w związku z tym każdy, kto będzie chciał wydrukować, nie wiem, fotoalbum, wizytówki dla swojej działalności gospodarczej, jakieś ulotki, będzie mógł skorzystać z naszego rozwiązania. Jest to serwer druku, który będzie funkcjonował w internecie już niebawem, za kilka miesięcy i dzięki temu tak naprawdę będzie można kupować tanio usługi poligraficzne. Z tego co wiem, to Infosystems dba o ochronę patentową dla swoich rozwiązań informatycznych? Tak, w ostatnim kwartale rzeczywiście zgłosiliśmy dwa wnioski patentowe, żeby zastrzec sobie prawa do pewnych rozwiązań, które wypracowaliśmy w wyniku prac badawczo-rozwojowych, także mam nadzieję, że zakończy się to postępowanie patentowe sukcesem i dzięki tym rozwiązaniom będziemy mogli także zwiększyć przychody, tak sprzedawać te rozwiązania na rynku. Jak się żyje na rynku małym, giełdowym w Warszawie, na rynku New Connect? No, myślę, że ten rynek jest troszeczkę dla nas już za mały, także my będziemy chcieli rzeczywiście zainteresować się głównym rynkiem w najbliższym czasie. Z uwagi na to, że no, ten nasz rozwój jest bardzo duży, a chociażby same wydatki inwestycyjne, które poczyniliśmy przez ostatnie półtora roku, znacznie przekraczają naszą kapitalizację, którą teraz mamy na rynku New Connect. Więc więcej wydaliśmy na rozwój przez ostatnie półtora roku, niż nas rynek New Connect wycenia. To kiedy skok na GPW? Niebawem, jak tylko uzyskamy kapitalizację umożliwiającą nam to przejście, to od razu ten krok wykonamy. I pewnie ten krok będziemy Państwu relacjonować w Zoomie na giełdę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa i moim gościem był pan Marek Sosnowski, prezes spółki Infosystems. A my się już powoli żegnamy.
I ja jeszcze raz przypomnę, że notowania giełdowe w Warszawie można obserwować dokładnie w Polsat Biznes od godziny 9. Tak będzie również jutro. Można także oglądać programy rozwinięte. Zoom na giełdę. Pierwsze wydanie jutro o 13.15, potem o 16.30, potem o 17.15, więc będzie to gruntowne podsumowanie wydarzeń na warszawskim parkiecie. Do zobaczenia.